dobry ponownie. Dzisiaj Ojcowski Park Narodowy. Taki jest plan na dzisiaj. Wreszcie pogoda się poprawiła tutaj w okolicach Krakowa. Od kilku dni lało, trudno, chodziłem jak padało. Na chwilę obecną 180 stopni zmiana, świeci słońce, jest 28 stopni, jest ducho tam, powietrze stoi, nic nie wieje. Jakkolwiek po ostatnich dwóch dniach ja nie będę narzekał, że jest gorąco. Będą ładne widoki, śliczne widoki prawdopodobnie, super oświetlone słoneczkiem, więc będzie co pokazywać. Do Ojcowskiego Parku Narodowego dotarłem tutaj z Nowej Huty. Linią autobusową 267, razem wyszło po przesiadce, razem wyszło znowu ponad 50 przystanków. Jechało się długo i widziałem, że jadę dosyć daleko, jak na standardy piechura. Dojechałem do Smarzowic, to jest ostatni przystanek i pętla autobusowa, gdzie było trzeba wysiąść, bo większego wyboru nie było. I 2 km mniej więcej zostało do pokonania, żeby połączyć się tutaj do granic tego parku, Ojcowskiego Parku Narodowego. Ta mapa pokazuje, że ze Smarzowic do parku jest szlak czarny, prowadzi. Nie wiem, skąd mieli tą informację. Nie ma żadnych oznaczeń i szczerze mówiąc, gdyby nie wspomaganie się tutaj mapą z telefonu, to już miałem wrażenie, że troszkę się zgubiłem, że nie do końca wiem, czy w ogóle dobrze idę. Tym bardziej, że są jakieś plakietki, teren prywatny, nie teren prywatny i dochodzi się od strony Smarzowic do tego parku krajobrazowego przez prywatne winnice, więc ja tak starałem się w miarę szybko tędy przejść, żeby się nie rzucać w oczy. Teraz już te winnice skończyły, za mną jest taki nieoznaczony, niepewny szlak, jakaś ścieżka, gdzie po prostu idąc na azymut wiem, że w końcu muszę znaleźć szlak jaskini ciemnej, szlak zielony, który poprowadzi mnie wzdłuż tego parku przez jego większą długość, a później będę odbijał tak, żeby zrobić tu jak największą pętlę, jak najwięcej zobaczyć. Planowana trasa to 20 parę kilometrów. Niby niedużo, jakkolwiek po ostatnich przewyższeniach to troszkę się zmachałem, więc zasada numer 1 cardio obowiązuje. Ja sobie muszę wziąć do serca, pilnować kondycji. Będzie coś ciekawego, to będę się włączał i pokazywał. Więc zapraszam do Ojcowskiego Parku Narodowego. Idziemy zwiedzać. I już powoli zaczyna robić się ciekawie. Szybciej niż w czasie wycieczki z Tyńca do Krakowa, ponieważ 5 minut po skończeniu ostatniego nagrania wprowadzenia już natrafiamy na skały. Jeszcze nie jestem na żadnym szlaku, nie widziałem jeszcze żadnego oznaczenia. Więc trzeba dosyć uważać, bo idziemy sobie taką łączką. Ja będę mówił jako osoba, jak już nie wspominałem, z północy, więc idziemy. Patrzymy, nagle się trochę kończy roślinność, a tam 15 metrów w dół urwisko. Więc tutaj powolutku, ostrożnie schodzimy na dół, ale no już właśnie widoki są fajnie. Pierwsza ciekawa rzecz zahaczona. Sprawiłem sobie kij, podczas gdy w Borach Tucholskich takie kije to generalnie służą najczęściej po prostu do odganiania się od pajęczyn. Tak tutaj jak cały czas jest zejście, cały czas jestem na jakimś zejściu, kijek robi za fajną, bezpieczną podporę, więc robi za trzecią nogę, więc kijek koniecznie. Błąd zrobiłem, że nie widziałem kijków trekkingowych. I doszliśmy do cywilizacji. Pierwsze oznaczenie szlaku oficjalnie zaczyna Ojcowski Park Narodowy. Co ciekawe, tutaj jest poprowadzony kierunkowskaz do Smarzowic, a od Smarzowic jak ja szedłem, to byłem niepewny, bo nie było żadnego oznaczenia. Więc teraz udajemy się szlakiem jaskini ciemnej. Powiem, że tak jak chodzę, to jest większy komfort, jak się idzie szlakiem. To zresztą wskazane jest chodzić tylko szlakami, bo poza szlakiem przez parę godzin można nikogo nie spotkać, a jak się chodzi samemu, no to wszystko się może zdarzyć. Więc ja się cieszę, że tutaj te 2-3 kilometry, że te 2-3 kilometry stamtąd przyszedłem i tutaj już prawdopodobnie jakiś turystów będzie można spotkać. Więc kijaszek w dłoń i na szlak. No i oczywiście jesteśmy tak jakby w górach, to się zrobiło górzyście, więc znowu pod górkę, jedziemy pod górkę, ale jak jest ładnie malowniczo. Po prawej skały, po lewej też skały. Ja tutaj się przyznam, że ja tu raz w życiu byliśmy i dokładnie doszliśmy do tego właśnie punktu.
To było 2 lata temu, czy trzy, leci ten czas, 3 lata temu, jak byliśmy na 2-tygodniowej objazdówce po Bałkanach. Wróciliśmy nosek w Krakowie, mówię, no to będziemy tak blisko parku, to jeszcze podejdziemy podwiedzać ten park. Ale my po 2 tygodniach byliśmy już tacy dojechani, że uczciwie po prostu nie starczyło mocy. Przy tutaj podejściu, właśnie gdzieś tutaj w tym punkcie mniej więcej, stwierdziliśmy po prostu, że nie damy rady kondycyjnie. No, a teraz podejście drugie. Dobra, ja mam zawał, który muszę przeczekać, więc pokażę na mapce może, jak wyglądał dotychczasowy przebieg trasy i plan na przyszłość, jeżeli jakaś przyszłość będzie. Więc wysiadłem, jak wspomniałem, tutaj w tych Smarzowicach. Ten szlak nie istnieje, nie ma żadnego oznaczenia. Tutaj zacząłem czuć się niepewnie, bo droga przerodziła się w taką dziką, tylko polno-leśną przecinkę. Tutaj jeszcze bardzo się poczułem dziko, bo było ostre zejście w dół bez żadnego oznakowania szlaków, a mamy tutaj dużo skałek, więc potencjalnie niebezpiecznie. Oznakowanie zaczęło się tutaj. Ja teraz właśnie mam stan zawołowy, a jestem, przemawiam do Was stąd. A plan ułożony w domu, dawno temu, przez pół roku się rodził pomysł na wyczekany urlop, to przejście się tędy. Dalej do góry i następnie tutaj jeszcze zahaczyć troszkę tutaj mocno z boku i zejść na autobus powrotny tutaj do Czajowic. Więc punkt ze Smarzowic jest tutaj, ponieważ tutaj autobusy odjeżdżają raz na 3 godziny, więc jest opcja, że po prostu bym się głupio strzelił i musiał pół dnia czekać na powrotny. W Czajowicach z kolei jest główna droga, tutaj autobusy jeżdżą raz na pół godziny, więc nie będzie czekania. I proszę Państwa, to jest warte zawału. To było warte zawału, widok jest przepiękny. Zdecydowanie południowy, na północy czegoś takiego nie mamy. Dobra, ja tutaj może się odwrócę, żeby ładniej światło zebrało. I dalej ten plan trasy przebiega, że pójdziemy się tam i tam za horyzont. Więc ja naprawdę jestem ciekawy, jak ja to kondycyjnie wyrobię. Tym bardziej, że mam plecak taki jak zawsze, taki, że wiem, że mogę w razie czego w terenie zostać i swoje waży. Wypadałoby tutaj raczej patrzeć pod nogi, jak się idzie, ale wzrok sam ucieka, bo zobaczcie, kurczę, jakie to jest piękne. Coś niesamowitego, naprawdę oryginalny, dla mnie egzotyczny widok. No na Pomorzu takich rzeczy nie mamy. Fantastyczne. Szlak oczywiście bardzo dobrze oznakowany. Tutaj ludzi jest pip. Ja tutaj muszę czasami po 5 minut czekać, żebym wiedział, że po lewej, po prawej nikogo nie ma, żebym sobie mógł coś powiedzieć. Więc jest dobrze oznaczone, ale widać, że to też jest tutaj centrum cardio dla Krakowian. Krakowiaków? Krakowian. Dla mieszkańców Krakowa. Całe szczęście, po tym jak się tu weszło i ja padłem na twarz, to teraz idziemy grzbietem tych skał, więc z powrotem tempo jest jakieś rzucone. Jako człowiek z super mocną lęku wysokości tutaj się cieszę, jest barierka, przez przypadek raczej się przez przypadek tam nie spadnie. O, tu nie widać, w dół. No i tak jest dobrze przygotowany, jeżeli są jakieś takie bardziej strome wzniesienia, poręcz, schodki są. I tablica informacyjna, wzgórze okopy, pozostałości grodu. Tak, widać, że jak ja pojechałem gdzieś dalej, to grody chodzą za mną dalej. Więc mamy badania archeologiczne, które mówią, że są tutaj ślady osadnictwa od neolitu do średniowiecza. Oj, tutaj się dopiero co cieszyłem, że jest płasko, a teraz mamy z powrotem zejście tam w dół. A ja już tutaj po górach to wiem, że jeżeli schodzimy w dół, to nieodwołalnie będzie trzeba znowu pod tą górę podchodzić. Jesteśmy tu, a pierwszy widok po zawale i zachwycie był stamtąd. Jest przestrzeń.
O, i dla porównania skali. Zobaczcie, gdzie są ludzie, jakie są ludziki małe, jak mrówki. Tam mam jedną też z bram, w którym się wchodzi do parku, z tamtej strony, od strony Czajowic. Po skąd czarnej pętli, ja tamtędy będę właśnie szedł. Tam dalej do Czajowic. Ludzi na szlaku jest dużo. Po raz pierwszy od początku lotu poruszam się wśród ludzi. Co jestem tylko zdziwiony, to jak ja jestem pod mega super wrażeniem całości tego szlaku, to że mijam tutaj ten znudzone nastolatki. No normalnie patrzę, te dziewczynki się nudzą w jednym z głową w telefonie i po prostu coś no niesamowitego. Jak można nie doceniać czegoś takiego, co w tym telefonie może być ciekawszego. Dzikie odstępy się skończyły. Zszedłem na dół i idę w kierunku Ojcowa. Drogą prostą jak stół. Po raz pierwszy od początku urlopu poruszam się naprawdę w masie ludzi. Dopiero tutaj jest chwileczka, jak mi się wyczyściły horyzonty. Ale naprawdę w Ojcowskim Parku Narodowym jest morze ludzi. Gdzie tutaj widać nasze tej sytuacyjnej rzeczy, no to pozamykane. Wszystko jest pozamykane. Wszystkie tam restauracyjskie dworki, nie dworki. Na cztery spusty, nawet jaskinie. Wyobraźcie sobie, nawet jaskinie udostępnione do zwiedzania, nie są udostępnione do zwiedzania. Też ze względu na sytuację, w której jesteśmy, tam musi być dużo, bardzo dużo wirusów. Jaskinie też są na cztery spusty pozamykane. A propos ludzi, jako że ostatnio już się dosyć chyba dużym odludkiem zrobiłem, dawno nie byłem na sztakach, które są jakoś tam popularne, no to są fajne obserwacje ze środowiska społecznego. Czyli przykładowo ja siedzę, trzy punkty podparcia, żeby się nie zwalić z tych skał, nie poślizgnąć się, nie wyginać. Pani w klapeczkach, taka fajna, srebrna, przez ramię przerzucona, srebrna torebusia, w telefon w ręce. No nie, no ten zamek, nie, no tam jest nic nieodbudowane, to są same ruiny, no nie warto. Kurde, tak trudno wziąć choćby w Wikipedii przeczytać, żeby wiedzieć, na co się patrzy. Jest i ten zamek, o który się rozchodziło tej pani. Ruiny zamku w Ojcowie. Wchodzimy do zamku, informacja dla Januszy, bilet wstępu 6 zł, czyli można, da się przeżyć. Zamek położony super malowniczo, ja tutaj za dużo o nim nie mogę powiedzieć, ponieważ całą kartę pamięci w głowie złożyłem na wiadomości o Nowej Hucie, więc wiem tylko tyle, że jest to zamek, który powstał w średniowieczu, związany z Kazimierzem Wielkim i został przekształcony w XVII wieku w rezydencję magnacką. Ale skupmy się na walorach estetycznych. Nie wszystko trzeba encyklopedycznie przeżywać. Znajdujemy się na tarasie widokowym przy zamku w Ojcowie. Widok super jest ładny. Telefon mi wysiadł, był komunikat, że jest przegrzana. Telefon się przegrzał i
przestał działać, więc ja też się zaraz przegrzeję, bo jest ze 30 stopni. O, następny ładny, egzotyczny wygląd. Widać z góry, stoimy na wieży, widać dół bramy wejściowej, więc to bardzo fajne. Trochę jak miasteczko w Transylwanii teraz całe ojstwo wygląda. Znowu polecam teraz taki film, z kolei Van Helsing sprzed kilkunastu lat. Mariska, Kill the Stranger. Mariska, Kill the Stranger. Love to. Zamek obczajony, idziemy dalej. Swoją drogą, ja takie rzeczy właśnie jak jakieś obiekty na końcu czy w trakcie szlaku traktuję jako nagrodę za to, że się przeszło ten kawałek. I tak właśnie już trochę z... I tak generalnie powiem, że nie miałbym absolutnie chyba takiej satysfakcji, gdybym właśnie tak jak tutaj większość osób dojeżdża praktycznie pod sam zamek, się okazuje, że z drugiej strony przyjeżdża droga, bo tak naprawdę no to sam zamek, no to w 15 minut nie ma się obczajony, szczególnie, że znowu wszystkie pomieszczenia pozamykane, więc on był naprawdę geograficznie super nagrodą, jak że się tyle kilosów przeszło, ale właśnie zupełnie nie jestem tego gatunku, że chciałoby mi się jechać samochodem pod same wrota i po 15 minutach wracać z powrotem. My tym razem dalej idziemy na szlak. Tutaj już szczęśliwie, no dla mnie szczęśliwie, wszyscy tam zostają przy tym zamku, się okazuje, że tam się świat kończy dla większości. A ja kontynuuję szlak dalej. Tutaj już będzie przyrodniczo. Nie powinno być dalej już ludzi, bo autentycznie się okazuje, że wszystko, całe tłumy zmierzały do zamku, tym ojcowskim parkiem, a za zamek wyszedłem już sam i kontynuuję sobie marsz. Zobaczyć co dalej. Ładna mapa całości. Można zobaczyć w całości, co się do tej pory tutaj zrobiło. Więc teraz jeszcze pokażę, że tutaj wysiadka z autobusu. Nieistniejącym szlakiem tutaj. Nieistniejącym szlakiem tutaj do zielonego szlaku. Nim przyszliśmy tu. Do tego zamku. Więc w całości to będzie ten kawałek tutaj zdobyty. W tej chwili znajduje się tutaj. Plan jest taki, żeby obejść to tędy i w Czajowicach droga powrotna, autobus. Przed chwilą trochę zwątpiłem. Doszedłem do ośrodka wypoczynkowego. Zresztą jak widać popularne na chwilę obecną w czasy w Polsce, wszystko full. Tam stamtąd prowadzi szlak zielony. No i właśnie doszedłem tutaj i nagle się kończy wszystko i niby nie ma szlaku. Ja teraz sobie tam zobaczyłem, że na tamtym drzewie jest znacznik, więc idziemy tam dalej. O, jest ten znacznik, o który się rozchodzi. Takich z uwag praktycznych, jak do tej pory sobie idę, to jestem tutaj trzecią i pół godzinę, jak idę i właśnie sobie zobaczyłem do telefonu, ile przeszedłem, więc wyobraźcie sobie, że w 3,5 godziny jeszcze nie zrobiłem 10 km, a serce wyskakuje z klaty, a uczucie takiego maksymalnego zmęczenia, już, że to już tak fajnie w głowie szumi, jak po dwóch browarach. O rany. Ja nie wiem, czy to już nie jest przyrost formy nad treścią. To na pewno jest przyrost formy nad treścią. Jestem w lesie sam. Teraz od pół godziny już nikogo nie spotkałem. Ale pamiętaj, że w tym lesie trzeba zachować bezpieczną odległość. No. Serio? Jeszcze maseczkę teraz założę na wszelki wypadek. A swoją drogą, przyzwyczajenie naturą człowieka. Funkelnówka, nieodpakowane. Ale to do wycierania potu i bycia maseczką w jednym jest jak najbardziej praktykowane cały czas. I na przyszłość też muszę pamiętać a propos wody. Wziąłem standardowy zapas wody, gdzie do domu zazwyczaj przychodziłem, jak się po płaskim chodzi. Przychodziłem i jeszcze mi połowa zostawiała. Na chwilę obecną miałem dwa płyny do naczyń, czyli te izotoniki. One mają 0,8, butelka ma litra. Dwa takie już poszły. A zostały mi dwie półlitrowe butelki wody i ja podejrzewam, że jestem mniej więcej w połowie trasy, że albo mi zabraknie, albo będzie mega na styk. Więc jak następnym razem, to nie wiem, może kwestia indywidualna organizmu, ale ja takie widzę zapotrzebowanie tutaj swoje na taką trasę.
tutaj po Ojcowskim Parku Narodowym około 20 km, że kurde, 3 litry to jest takie, 3 litry takie by wypadało mieć. Zobaczcie, jakie widoczki. Mówię, się okazuje, że ten, że tutaj naprawdę są pielgrzymki, że tutaj są pielgrzymki do tego zamku właśnie w Ojcowie. Ja ten zamek przeszedłem dalej i znowu już nikogo od zamku nie widziałem. No oprócz tutaj tego pola namiotowego, co przechodziłem, ale szlak jest pusty. No i co, ciekawe, czy znowu będzie nagroda i kara. Chociaż ja szczerze mówiąc chyba wolę wchodzić niż schodzić, jak mam już do wyboru. I bank! Nagła zmiana krajobrazu. Zupełnie zmienił się krajobraz. Klimacik się zmienił, wszystko się zmieniło. Jesteśmy na rozwidleniu szlaków. Ja przyszedłem tutaj właśnie z tego turystycznego, Ojcowskiego Parku. Jestem w Ojcowskim Parku Narodowym, tu już się zmęczenie udziela. Przyszedłem tam z mainstreamu, gdzie wszyscy są. Schodziłem tutaj przez kilometr, schodziłem. Ja już się bałem, że jak mi znowu ktoś każe wejść, to nie wejdę. Przepinam się ze szlaku ten zielonego. Po raz pierwszy, odkąd tylko tutaj wszedłem na teren parku, wszedłem cały czas szlakiem zielonym. Przepinam się na szlak żółty, szlak Dolinek Jurajskich. Więc za mną jest góra. Zarośnięta, nie widać. I za mną teraz jest następna góra. A szlak będzie prowadził. A szlak prowadzi tamtędy, czyli w dolinie, dlatego się pewnie nazywa szlakiem Dolinek Jurajskich. Fajna wiata przystankowa. Ja, gdyby nie to, że to jest park narodowy, no to kurczę, obczajcie, jaka fajna miejscówka na noskę, nie? No ale w parku nie wolno, Ła, ślicznie. Dobra, odwrócę, pokażę live tripa. No i jako, że park narodowy, no to też cały czas mijamy mapki. Tutaj nie ma mowy, żeby się zgubić. Zgubić się tylko raz zgubiłem na samym początku, przy dojściu do tego parku, jak nie było właśnie już ostatni raz, powtórzę, oznaczeń. Więc jesteśmy w dolinie. Ale widzę tą szybkobieżność, że teraz drogi przestały być kamienie, występować na drodze. Mamy ekspresówę po płaskim przed siebie, hej ho. Ja mam nadzieję, że ja umiem czytać poziomice na mapach, bo jeżeli ten szlak idzie, ale ja widzę, że nie powinien tam iść i każe wchodzić na to bydle tutaj do góry, to ja chyba już czuję, że to będzie ostatnie wejście i zawał gwarantowany. Ale według mapy, według poziomic na mapie nie będziemy tam szli. Dziękuję. Ja się skarżyłem, że ja mam mało wody i jakaby była recepta, gdybym był trochę bardziej wymyślony. Wystarczyłoby teraz być szczęśliwym posiadaczem filtra do wody i mamy płynący strumień i ja bym mógł sobie ten zapas uzupełnić. A ja tego filtra nie mam. Cały czas jakoś te 160 zł na tego Sojera mi troszkę szkoda. Ale w takiej sytuacji jak teraz, no to by było ratowane. Ja bym z powrotem te butelki uzupełnił i problemu nie ma. A tak mówię, będę siedział i 3 razy oglądał tego litra, co mi został. Jak już roślinność odsłoni, na czym rośnie, to takie fajne, kosmiczne skały. Bardzo mega fajna, urozmaicona trasa. No i pusto, tutaj jest pusto. Jeszcze raz przekraczamy ten strumień. Ale jak ja patrzę, jaka fajna, czysta optycznie woda. Mówię, filtr i było bez głowy. O, sygnał lepszych czasów. Za mną pierwsza, jak się tutaj znalazłem, otwarta restauracja. Jakie życie w środku się toczy. Są ludzie, jest kolejka ludzi, jest na tyle kolejka ludzi, że postanowiłem nie wstąpić, żeby sobie, nie wiem, piwo wypić, bo to uzupełniłoby mi płyny. No ale ja nie z tych stojących w kolejkach. Dalej pod górę. Nie jest dobrze, ja się powolutku zbliżam do końca. Za 2 kilometry będą czajowice. Jeżeli dojdę. I ostatnie przepięcie się ze szlaku czarnego, który by telepował nas dalej pod górę, na szlak niebieski. Znajdujemy się
znajdujemy się tutaj i w lewo niebieskim do Czajowic i na autobus. I idę w stronę światła, opuszczamy ścianę lasu. To jest najbardziej udana wycieczka, jeżeli do lasu wchodzimy tak samo szczęśliwi, jak z tego lasu szczęśliwie wychodzimy. To jest idealna równowaga. 1,5 kilometra Czajowicami. Wyglądają malowniczo. Tak. Witamy, witamy. A na razie żegnamy. Kapitalny plan był, kapitalny pomysł, kapitalne widoki. Polecam. Manna z nieba. Sklep. Sklep, woda. Kurde, jak dobrze, bo już jestem na zero. Subiektywnie i tylko na tą chwilę, bo bardzo kocham swoją żonę, ale na chwilę obecną to jest najlepsze, co mi się w życiu do tej pory przytrafiło. Totalnie czuję takie chore odwodnienie, że czuję nawet ten mętlik taki w głowie i pierwsze jakieś objawy właśnie czegoś poważniejszego niż to, że po prostu chcę się pić. Już widzę, no, jeszcze jedno pod górę. Będzie autobus za pół godzinki i ja jeszcze widzę, że tutaj trzeba pod górę tą dróżką podejść. Dla mnie na chwilę obecną to już się wydaje jak Mount Everest w stosunku do możliwości. A ja ze swojej strony co? No, podziękuję za uwagę. Było naprawdę mega fajna rzeźba terenu. Te kawałki no, najbardziej atrakcyjne, no to troszkę bardzo oblegane były przez ludzi, ale wystarczyło właśnie sobie powyznaczać odrobinkę bokami, szlakami, które są bardzo malownicze. Tam szczególnie ten dolina, szczególnie ten szlak Dolinek Jurajskich, to naprawdę było, nie spodziewałem się, że będzie taki fajny widok, a było mega fajnie. No więc ja dziękuję za uwagę. Już mnie się przy autobusie nie będzie pewnie chciało wyciągać. Zdróweczko.